1981 roku wyjechał pan do Meksyku i tam została pana wiadomość o prowadzeniu stanu wojennego. I wtedy postanowił pan... Zostać, tak. Właśnie gdybym wyjechał do Meksyku jako bogaty turysta, prawdopodobnie nigdy nie trafiłbym do filmu. Okoliczności spowodowały, że zostałem. Po prostu byłem zmuszony warunkami, a dokładnie bieda zmusiła mnie do podjęcia pracy zarobkowej. Pracowałem przez pierwszy rok jako robotnik, jako agent ubezpieczeniowy. Wreszcie trafiłem przypadkiem do filmu. Przeczytałem po prostu ogłoszenie w gazecie lokalnej, że Dino De Laurentiis poszukuje 1000 statystów do filmu. Ja miałem wrażenie, że może sprostam zadaniu. Okazało się, że po 3 tygodniach zostałem wyłowiony z tej ogromnej rzeszy fotografii i od razu trafiłem, przeskoczył pan kilka szczebelków. Tak, trafiłem od razu jako dubler, jako fotodubler. I kogo pan dublował? Więc dublowałem bardzo znanych aktorów. Właśnie moja praca polega na zastępowaniu aktorów przed kamerą, która nie pracuje podczas prób oraz kiedy pracuję jako fotodubler, zastępuję aktorów w scenach, które mogą być dla aktora nużące, męczące, niekiedy krępujące. Na przykład. Często zdarza się, że właśnie miałem zawsze pracę, kiedy pracowałem właściwie z aktorami starszymi i ponieważ aktorzy starsi zawsze chcieli wypaść dosyć młodo, załóżmy, więc niektóre fragmenty ich ciała były dublowane przez moje. Ale wiem, że również zdarzyło się panu zastępować kobietę. A tak, tak. To zdarzyło mi się raz jeden w filmie, w którym pracował taki znany aktor Arnold Schwarzenegger. Dublowałem kobietę, która była bardzo duża, bardzo tęga i ona skończyła swoje zdjęcie, wyjechała. Była to aktorka amerykańska, wyjechała. Okazało się, że te zdjęcia nie najlepiej wyszły. Szukano dublerki, nie znaleziono i posłużono się mną, ponieważ ja jestem duży. Dopasowano tylko do mnie kostium i wszystko poszło. Fotodubler, bo tak ten zawód jest określany na Zachodzie. W Polsce chyba jeszcze mało znany. W Polsce jest mało znany. Mnie się wydaje, że po prostu... W Polsce nie oszczędza się aktora. W Stanach Zjednoczonych oszczędza się aktora. Aktor musi być świeży przed kamerą. W związku z tym wszelkie próby wykonuje się z dublerem pomocniczym, z dublerem od kamery, a wszelkie zdjęcia, które nie wymagają zbliżeń, dialogów, wykonuje się z fotodublerem. To może na koniec jeszcze powiemy, jakie sławy pan dublował. Pracowałem jako fotodubler i jako dubler kaskader, z tym, że były to sceny nie najwyższego ryzyka. Jako dubler Lancastera, Gregory Pecka, Timothy Daltona, James Bonda ostatniego, także Tony Curtisa w jednej scenie w ciągu jednego dnia tę scenę wykonałem oraz pracowałem już jako aktor w filmach meksykańskich. Teraz wraca pan do Meksyku i co w najbliższym czasie? Wracam za kilka miesięcy do Meksyku i będę nadal pracował jako fotodubler w mojej wytwórni filmowej. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć panu dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Bardzo uprzejmie dziękuję.